Cześć wszystkim, z tej strony Mikut. Właśnie obejrzałem tę powtórkę, którą teraz wrzuciłem do netu, którą możecie teraz oglądać. I do tej pory nie mogę uwierzyć to, co widziałem. Miałem zamiar stawić inną powtóreczkę proroka. Mam nadzieję, że prorok mi wybaczy, ale muszę wam to pokazać. Jak widzicie, naszym głównym bohaterem jest PUS 12, który jedzie na T-18, drugi tier, niszczyciel czołgów amerykańskiej. I zobaczcie na składy, co jest w drużynie PUS-a, jak i w drużynie przeciwnej. Same te 7 combat cars, co już wróży dobrą grę naszemu bohaterowi. A dlaczego? Ponieważ T-18 jest nie do przebicia przez działo combat cara. Już widzicie, jak się tłuką, aż mi się ekran zacina. I teraz uważajcie. PUS 12 jedzie na wzgórze. Wyjeżdża. I teraz ja już milczę i tylko obserwujcie, co się będzie działo. O mamo, jeden padł. To jest niemożliwe, normalnie. 51 cm z przodu, 32 z boku i 25 z tyłu. Jest nie do przybicia dla działka, który ma combat car zamontowany. On ma tam chyba 8 uszkodzeń, 20 dla penetracji. Puff, no tym razem nie padł, ale... O mamo, ale karadocha. Pustusz nawet nie patrzył go z boku, strzelają. Sobie zrobił murek, rozwalił, żeby mieć strzał. Kolejnego zdjął. Siedzi na gąskach. Liczę na to, że mu podjadą. Oczywiście PUS gra na haubicy 75 mm. To jest 175 potencjalnych uszkodzeń i 38 penetracji, ale na takich combat car... Puff, oj, oj, gdzieś ty wjechał, kolego. Drugi się szykuje. Puff, i kolejnego nie ma. Normalnie tutaj PUS, składam ci pokłony. Ta bitwa, naprawdę. Tyle radości z jednej bitwy jeszcze nigdy chyba nie miałem. O nie, przepraszam, jak sam grałem w W183, zdymowałem 10 tier na strzał. Puff, kolejny zszedł. PUS już ma Top Guna. O, mamy przeciwnika T26. I to jest pierwszy czołg, który przebił PUS-a. Naprawdę, pierwszy czołg na 15, który przebił naszego bohatera. I to jeszcze za jakieś marne 45. Znaczy marne, już na te tiery to jest dużo, bo to jest 36% jego życia. Został ostatni wróg. Te dwa medium. Ciekawe, czy PUS będzie siódmy tier. Siódmy frag. Na razie jest nieźle. Jest bardzo dobrze, można powiedzieć. 804 damage'a. Ale najbardziej mnie ciekawi, ile PUS otrzymał uszkodzeń, w sensie ile razy został trafiony. Już po bitwie PUS oczywiście. Jeszcze mu wjechał w tyłeczek. I teraz luknijmy na statystyki. Zobaczcie tylko, ile medali otrzymał PUS. Masterka, opanowany, stalowa ściana. To się spodziewałem, że będzie miał, ale normalnie jestem ciekawy tym wyniku. Top Gun. Teraz przechodzę dalej. Uwaga. PUS otrzymał 193 trafienia, z czego spenetrowało go 12. A bez penetracji 181. To jest jakiś chyba rekord WOTA. Pewnie nie, ale na pewno rekordowa liczba, jaką ja widziałem. Na czysto jest 19 tysięcy, a jeszcze na formalności 1900 doświadczenia, ale tą liczbę zapamiętajcie. 193 pociski trafiły w blachę T-18 PUS-a 12. Normalnie, kolego, wielki szacun, dziękuję ci. You made my day, naprawdę. Do końca dnia będę miał już naprawdę dobry humor dzięki tobie. Mam nadzieję, że coś mi jeszcze podeślesz. A wam dziękuję za oglądanie. Wybaczcie mój historyczny śmiech, ale inaczej się tego nie da oglądać. Jeszcze raz dzięki wszystkim. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.